jest ostatni dzień roku szkolnego. Będą rozdawane świadectwa. Mam nadzieję, że nie będzie na nim żadnych złych ocen. Jestem pewna, że nie. Przecież zawsze dobrze ci szły wszystkie sprawdziany. Dzień dobry. No i jak? Wkrótce wakacje, co? O tak, nareszcie. Muszę iść. Dobrze. Do zobaczenia później, ale jestem ciekaw twojego świadectwa. Na razie! Ale fajnie, że dziś wcześniej kończymy. Już się nie mogę doczekać wakacji. Ja też, ale najpierw musimy odebrać świadectwa. Myślisz, że dostaniemy dobre oceny? Nie mam pojęcia, zawsze starałam się robić wszystko jak najlepiej. O tak, ja też. Cześć! Dzień dobry, pani Bader! Dzień dobry. Dziś jest już ostatni dzień szkoły. Od jutra macie wakacje. Czy będziemy mieć dzisiaj jakieś lekcje? Nie. Posprzątamy razem klasę, a następnie rozdam wam świadectwa. Potem będziecie mogli iść do domu. Ale super! Łukasz i Jasiu, musicie jeszcze oddać wypożyczone książki. Macie je dzisiaj przy sobie? O tak, ciągle o tym zapominałem. Świetnie, dziękuję. Ale się naszukałam tej książki. W końcu znalazłam ją wczoraj, była za akwarium. Zajrzyjcie pod swoje ławki i zobaczcie, czy nie zostały tam jakieś wasze rzeczy. Nie, pod moją ławką nic nie ma. Fuj, pod moją było zgnite jabłko. Obrzydliwe. Ble, całe spleśniałe. To teraz już wiemy, dlaczego w tylnych ławkach zawsze tak śmierdziało. W tych segregatorach są wasze sprawdziany z całego roku. Możecie je dzisiaj zabrać ze sobą. Czy długo je musimy przechowywać? Tylko jeżeli chcecie. Ja ich już nie potrzebuję. A teraz zajrzyjmy do szafek. Są tu jakieś farby i dwa pędzle. Należą do Elizy. Proszę bardzo. O, dziękuję. Zupełnie o nich zapomniałam. No dobrze. Wygląda na to, że wszystko jest już uporządkowane. Teraz mogę wam rozdać świadectwa. Ojej, ale się denerwuję. Ja też. Klara? Ale fajnie! Mam same dobre oceny. Świetnie, Zosiu. Zrobiłaś duże postępy. Och, ale się cieszę. Mateusz? Hej, ale super! A to się mama zdziwi. Naprawdę? Moje świadectwo nie jest takie super. Lenka i Eliza. Proszę bardzo. Ojej, co? Życzę wam wszystkim wspaniałych wakacji. Uważajcie na siebie i dobrze wybocznijcie. Do widzenia! Ura! Wakacje! Co się stało, Lenko? Dlaczego jesteś taka smutna? Zobacz! Dostałam 4 z matematyki i tylko 3 z angielskiego. Co? Ja mam 5 z tych przedmiotów. Widzisz? Jest przecież napisane czarno na białym. To trochę bez sensu. Ojejku, co na to powiedzą moi rodzice? Chyba im tego nawet nie pokażę. No tak, rozumiem. A tak się zawsze starałaś. Może pani Bader mnie nie lubi? No coś ty, oczywiście, że cię lubi. Lenka wróciła. Cześć, Lenko. Cześć! Czy to jest twoje świadectwo? Nie, nie bądź niemądra. To segregator z moimi sprawdzianami. Więc nareszcie masz wakacje. Jak tam twoje świadectwo? Tak, nareszcie wakacje. Cześć, Lenko. Jak było w szkole? Bez sensu. Naprawdę? A jak tam twoje świadectwo? Nie powiem. Ale przecież musisz nam je pokazać. Będziemy je musieli podpisać. Lenko, cały rok ciężko pracowałaś. Przecież nie będziemy na ciebie krzyczeć. My też nie zawsze przynosiliśmy do domu same 5. Poza tym na pewno masz niezłe oceny. No dobrze. Pokażę wam. No, ciekawa jestem. Proszę. 4 z matematyki.
I trójka z angielskiego? No cóż, ten angielski rzeczywiście nie wygląda najlepiej. Wydaje mi się to nieco dziwne. Sami widzicie, jakie to bez sensu. Eliza ma piątki z tych przedmiotów, a wcale nie była lepsza ode mnie. Pani Bader napisała jakieś uwagi z drugiej strony. Czytałaś je? Nie. Mateusz jest zazwyczaj miły dla swoich kolegów. Mateusz? 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 Jak to Mateusz? Przecież ja nie mam tak na imię. O retylenko, to nie jest twoje świadectwo. O nie, dostałam świadectwo Mateusza. Zaraz zadzwonię do mamy Mateusza i dowiemy się, czy to on ma twoje świadectwo. Dzień dobry, z tej strony Nicola Hauser. Pani Bader pomyliła się, rozdając świadectwa. Lenka przyniosła do domu świadectwo Mateusza. O tak, ma pani rację. Zaszła pomyłka ze świadectwami. Bardzo się cieszyliśmy z samych piątek syna, dopóki tego nie zauważyliśmy. Ojej, w takim razie może zajrzycie do nas. Tak, Mateusz ma twoje świadectwo. Zaraz przyjdzie tu z mamą i je przyniesie. To nie do wiary, a tak się tym martwiłam. To twoje świadectwo. Hurra, mam piątki z matematyki i angielskiego. Świetnie, Lenko, dobra robota. Gdybym miała oceniać to, jak pani Bader rozdaje świadectwa, dostałaby ode mnie jedynkę. Mam nadzieję, że podobał wam się nasz filmik. Jeśli tak, dajcie kciuk w górę. A tutaj przygotowaliśmy dla was kilka kolejnych filmów z rodziną Hauser. Do zobaczenia wkrótce.